dzisiaj zrobimy sobie wszystkie misje główne w tym gonitwę banitów, która będzie chyba najdłuższą misją główną. Tu mamy Sky Camera. Dobra. Ja wam nie spoileruję zbytnio. Więc zacznijmy sobie od pierwszej misji głównej, która jest dostępna. I ona jest tu. Postaram się, żeby ten odcinek będzie jak najszybszy. Bo ta gonitwa banitów może nam zająć mniej niż... Znaczy więcej niż 10 minut. Od razu lepiej. Może nam zająć więcej niż 5 minut, więc zaczniemy od tej misji, która jest najfajniejsza i najłatwiejsza. Jesteś dobrze, słuchaj. Familia organizuje konwoje wjeżdżające do miasta. W następnym będzie mój Koenigsegg z paroma dodatkami. Ty i twoi ludzie odzyskacie go, okej? Okay? Czemu niby mamy to zrobić? Po pierwsze, jesteście mi to winni. Po drugie, Raf będzie mógł zajrzeć pod maskę, zanim dostarczycie wóz. Więcej nie potrzebuję. Wchodzimy w to. Dobrze. Więc będziecie musieli. Okej, okay, czyli musimy ukraść Koenigsegga Rigera. W ciągu dwóch godzin wywożą Koenigsegga za granicę miasta. Którego kupiłem. I zgarniamy ładunek. Będzie jechać w konwoju. Jakiś pomysł? Szybka akcja. Podrzućcie mnie do ciężarówki i ja zajmę się resztą. Raf, ten Mustang nadaje się już do ucieczek? Tak. Pancerz jest gotowy tak, jak chciałaś. Może przyjąć na siebie nie jeden cios. Świetnie. Mac, przygotowaliście z Rafem tego drona? Będę oczami na niebie. Dobra. Pokażmy familii, że wróciliśmy. Okej. Okay. Więc mam takiego Mustanga GT. No to zapnijmy sobie hiperwóz. Dron jest online, szukam konwoju. Jedźcie jak najszybciej do ustalonego punktu. Nie wiem, co Raf zrobił z tym Mustangiem, ale wydaje się ciężki i gotowy na przyjęcie paru uderzeń. Dobra, Taj, pamiętaj. Konwój familii będzie chroniony przez wozy prewencyjne, więc najpierw zajmiemy się nimi. Dowieź mnie do ciężarówki, nim dotrze do tunelu Ember Valley i będzie w porządku. Obserwacja powietrzna będzie odcięta w tunelu. Idealny moment na szybką akcję. Plan bez wad. No. Jakby coś poszło nie tak, improwizacja. Co nie? To nie będzie konieczne. Mac, od kiedy znasz Jess? Przecież zawsze ma plan B. I plan C. I plan D. I plan E. Wszystko się zgadza. Dobrze, że wróciłaś, dziewczyno. O Jezu, przestań! Nie jestem tu dla wrażeń, Mac. Mam robotę. Którą fajnie będzie wykonać. A tak serio. Chcę wam pomóc dostać się na gonitwę, ale to wszystko. Aha. Mówię poważnie. Jasna sprawa, Ted. No, więc jak dobrze słyszeliście, będziemy wejść w Koenigsegga i teraz musimy dojechać na miejsce spotkania. Będzie teraz się działo. Normalne, piękne zdjęcie na screena. Jak ktoś będzie chciał, to mógł to zascreenować, nie? Ładne widoki takie Mustanga. No to jazda. Okej, okay, więc jedziemy! Jedziemy z tym śledziem. Podjedź do ciężarówki, zanim dotrze do tunelu. Go, go, Power Rangers! Familia nie dopuści nas do ciężarówki. Musimy pozbyć się samochodu. Okej, pierwszy rozwalony. To nie, nie było aż takie trudne rozwalenie. Został jeszcze jeden.
Cześć, mój kolego. Okej. Okay. O co chodzi? Kolejny test. Teraz ciężarówka. No, teraz ciężarówka. Mac, jedzie coś w naszą stronę? Jest czysto. No, to dobrze. Ta ciężarówka tak szybko jeździ. Aż dziwne. Jess, gotowa? Tylko mnie podbij. Podjazd! Co się dzieje? A! O chujera! O, tu się odwaliło. O panie, to jakiś pijany zając ten kierowca wam powiem. Co się dzieje? Musiałem przyhamować. Ojeju! Co to takiego? Gość postradał zmysły! Dzieje się tu coś poważniejszego. Familia nie posunęłaby się do tego dla jednego wozu. Co robimy? Nowy plan, zapomnijmy o tym. Zowiemy ją, zanim dotrze do miasta. Ciekawe, jak ten samochód się nie podpala, przejeżdżając przez te nogi. Widzimy i czujemy. Patrzcie, mają twarzy. Widzę ich. Wykończ ich. O, slow-mo. Wrum, wrum. Ci są mocniejsi. Ja nie na takich wyglądałem. Nie wiem, jakimi BMK-ami oni jeżdżą. Oni dostają obrażenia od tych wybuchów. To całkiem skuteczne. To twórcy tutaj ułatwili. Ojej, dobra. Naciąga więcej wody. Hej, jadą do was kolejne auto familii. Damy radę. Aha, no cztery. Dobra, jeden leży. Ci są twardzi. To jakiś kolejny czołg. Poradzimy sobie i z nimi. Okej, jeszcze dwa. Nie jest no tak źle, jak mi się wydawało. Ej ludzie, gliniarze się zrobili gadatymi. Zwróciliśmy na siebie uwagę. Więc musimy się mocno sprężyć. Tu mamy kolejnych dwóch. No jeju! Jest! Mustangu jeden. O, dziękuję. Okej, ostatni został. Chodzę tu. Po wieku ostatecznej woli. Ooo! Wrum szybko! Tunel. Nie dasz rady dostać się na tył. Jaki jest plan, Jess? Jeszcze nie wiem. Podjedź bliżej. Nie cierpię jechać przeciwnym pasem, bo wtedy jest... Jess, mam pewien naprawdę chory pomysł. Duży, Mac, prawie. Możesz podejść od prawej. Dobra, Także Kai. Można się rozwijać. Jadę na okay. miejsce. Jedziemy na miejsce. Okej. Dzięki za pomoc w samochodzie temu panu. Nie wiem, czemu ten chłop nie przejechał obok, tylko mu się wcisnął w tą dziurę. Ale to było specjalne. Boom. No jaśnie. Jakby co, to polecam Kenig Vega na przyszłość, jakby to kupować jakiś super wóz. Na pewno sobie poradzisz. W tym wozie? I co nie lubią zbyt szybkich samochodów, to właśnie nie polecam. Bo jest bardzo szybki. Jak się prowadzi? Znasz uczucie, kiedy wciskasz gaz, a silnik mruczy, budząc się do życia. Oda! No właśnie, tylko ten nie przestaje. No. Panie, w ogóle fajnie by było mieć zegary gierę na ucieczkę. Jesteś już w połowie drogi na lotnicą? Lubię ten bus. O, nie mogę się doczekać na moją kolę. Sorry, Mac. Genitek pojedzie prosto do Schulera, jak tylko raz zajdzie na chwilę pod maskę. Stanie, czemu ja nigdy nie jeżdżę z takimi brykami? Bo ty, Mac, jesteś od... ten. Jesteś od... Hej, Mac! Ta
terenu. W ogóle miałeś rację. Tak? Świetnie się bawię. Rum! Szkoda, że nie możemy nim pojeździć. Czysta moc! Zjedź nim do garażu. Czas, żebym zajrzał pod maskę. I sprawdził, co takiego ciekawego kryje w środku, zanim oddamy go Wayroi. Okej, czyli pierwszą misję na autostradzie mamy zrobioną. Teraz czas na kolejną. To jest tu, w tym miejscu. Tu musimy sobie wybrać autko, które Ford Mustang GT, Dodge Challenger i BMW M5. Wybierzmy sobie Fiorda Mustanga GT. Jess zidentyfikowała dwa wozy kolekcjonera, w których może być wyłącznik. Musimy zdecydować, który chcemy buchnąć. Oba to pozłacane monstra. Pierwszy to Mercedes G63. Zaprowadził go do kasyna familii w centrum na święto Fortune Valley. Ciężko będzie go zwinąć. A ten drugi? Kolekcjoner wysyła jutro tego drugiego do Japonii. Będzie wystawiony w pobliżu terminalu dla VIP-ów. Będzie go pilnował jak oka w głowie. Dobra, to którego bierzemy? Chcemy wkurzyć kolekcjonera, tak? No to zwinimy mu oba. Dobra, Mac. Jaki masz plan? Okej. Musimy zwinąć kolekcjonera. Dwa super samochody. Nie możemy ich przegapić. One odwrócą od nas uwagę. Przypomnijcie mi, dlaczego to Tyler prowadzi Maca tam? Przecież chciałeś prowadzić Mercedesa, nie? Albo to, albo ciężarówkę. Ale on strzela. Nie wiem, czy słyszycie, jak on strzela. Ten Mustang. Jak klikam nitkę. Tak śmiesznie strzelam. Mam tego Mustanga już od prawie od tygodnia, jeszcze to nie zauważyłem. A po ludzku? Jest na to Andra. Jet, moje wersje zaczęły. Już? Mak! Mówiłeś, że będzie mnóstwo czasu. Ostatni raz pozwoliłam ci planować robotę. Nie mogę już sobie mieć kolki, Jet. Teraz gazu! Gotowi? Ciężarówka na miejscu. A, że pojechałem. Nie cierpię tego okrętu. Dobra, jest. Brum! Uwaga, będzie jumping! Brunę! Przeskład, przyjeżdżamy. Tutaj drift. Jadę na pełnym gazie. I tutaj, słuchajcie, też driftik. Morgan z ekipą włączyli haczyk. Dobrze. Zakończ to. O, myślę, że tu się Lina Navarro z kolekcjonerem odezwała. Więc teraz Lamborghini.
Ja się tak w ogóle mam dwa lamba na drift i się zastanawiam, witaj, czy nie mam... Mam taki samochód, taki lambo Aventador i się zastanawiam, czy nie mam strzelać to właśnie. Tak trochę... Nie używam zbyt często tego. Mam drugi boss i połowę glin z miasta na ogonie. Nasz plan, omij miasto i jedź na północ. No początek mi się bardzo podobał, ale teraz... Mój też zaczął pikać. Co mam robić? Widzimy się na miejscu, jak tylko zgubię gliniarzy. Cholerne blokady. Zgubię ich na placu budowy. Mam nadzieję, że wytrzyma kilka wybojów. To prawda, że to szaleństwo jest i tam. Powiedz, żeby nie tłumił. Aaa! No głup. Dobrze, że mnie kara mnie goni. Jedziemy. Jezu Chryste, ile oni mają tych blokad? Miliard. To jest to z TikToka. Kiedy wyglądaliśmy, że ta ciężarówka to jest best friend. Ci ten chłop to jest czy ten hejterzy, a ty Lambo to ty. I to jest koksik, bo my jeździmy teraz ciężarówką i można robić fajne foty. Tyran. Odwracam uwagę. Raz dasz radę rozbroić te bomby? Drift tirem. To jest szale. Driftować tirem. Ale on ma słabą skrętę. Strasznie jest, strasznie jest. A! My tu próbujemy rozbroić bombę! A może Suzy, tak, Mac, postaraj się jechać spokojnie, co? Robię co mogę! Świetny moment sobie wybrałem, żeby skończył wrócić. Tiry z nitrem. O nie! Ominąłem czeka. Pointera. Ścigany pojazd się zatrzymał. O nie gada! To będę musiał od nowa zaczynać. Co ja robię? O nie! Wjechali na mnie! Nie mogę nic zrobić! Centrala nic to nie dało. Zatrzymany. Nie! Jeszcze raz! Szybko, dobra, gdzieś tu mam. Najwyżej nie O, mam pomysł, zostawimy sobie gonitwę banitów na sam koniec. Na sam koniec zostawimy sobie gonitwę banitów. Daj na pokładzie, Matt, czujesz na zmianę. Na taki, na, nie na sam koniec, tylko na specjalny odcinek. I na TikToku już można zobaczyć twarz. Moją, na moim TikToku. Tak wygląda. Jestem bardzo ulany, ostrzegam. Raz, dasz radę rozbroić te bomby? Ludzie, dajcie mu pracować. Dobra, Tyler! Ale to ma słabe hamulce strasznie. Okej, na ile jesteś pewien? Kiepsko. Mat, my tu próbujemy rozbroić bombę! Próbujemy go dogonić. A może Suzy? Tak, Mat? Postaraj się jechać spokojnie, co? Dobrze. Robię co mogę. Świetny moment sobie wybrałem, żeby w końcu wrócić do roboty. Ja nic nie widzę, dobra, bo to chyba skręt zaraz. Jutro rano to poszuję. Jedziemy na północ przed Millionaire's Road. Przyjęłam. Dobra, wszystko metę. Pamiętasz, jak mówiłeś, żeby jechać spokojnie? Skakać tirem to serio. Trzeba mieć coś niepoukładane w głowie, żeby skakać tirem. U was wszystko gra? Rozbrajamy dwie bomby na pasę skaczącej ciężarówki. Jak ci się zdaje? Czemu wziąłem tę robotę? Czemu? Chodź na mi raz, będzie fajnie.
Spróbuję wziąć na siebie jak najwięcej glin, żeby dać wam czas. Trzymajcie się tak. Bumy. Chłopaki, jeśli nie damy rady rozstroić się bomb, chłopaki, przede mną blokady drogowe. Chyba kończy. Bum, bum, man. Bumba. No normalny, pary. Jej. Kurczę, znowu ciebie tu nie wnosi. Jedziemy. Jeśli chcesz go spłacić, sprzątnij trochę glin. Przyjemnością. A teraz wynosi się z miasta. Jedziemy sobie, kral. O nie! Chłopie z EMP-kiem. Nie, pchajcie mi. O, chłopy z jęskami, te debilami. Chłopy z jęskami po prostu. A więc są dobre wieści i złe. Jak bardzo złe, nie umiem rozbroić bomb. Chłopaki, zostawcie auta! Ale mogę je usunąć. Jaką masz pewność? Wiesz co, nie odpowiadam. Spokojnie, spokojnie. Uwaga, będzie boom! Będzie duże boom. Hej, Mac! Możesz poczuć wiatr w żaglach! O-o! Boom, ale to... Tam most zawalony. Jeśli by było jakby ten kawałek mostu wleciał w jakiś wóz policyjny, by przedziurawiło tego policjanta. Jakby co, to gonitwę banitów zostawimy sobie na sam koniec. Znaczy nie na sam... setny raz już to mówię, nie na sam koniec, tylko na osobny odcinek. Bo to może nam serio długo zająć. Ta gonitwa banitów nie jest łatwa bardzo. Jak to jest z finalnymi misjami, żeby zakończyć kampanię? Nie może być taka prosta. Musi być w niej najwięcej trudu. Jak zawsze. A teraz sobie pojedziemy na misję Skyhammer. Ojej! Ogólnie to możecie dać znać w komentarzach, czy podoba wam się taka seria z Need for Speed'a. Bo mi się niedługo PS Plus kończy i nie będzie tego Need for Speed'a i dlatego teraz tak robię taką serię Need for Speed'ową. Jak ten samochód zasuwa strasznie, ten dobrze szarby. Jakby też tak macie, że jak w grach wyścigowych kupujecie samochód za 75 tysięcy, a wydajecie na jego ulepszenia 300 tysięcy? Znaczy ja, no tak, nie teraz. To ja tak miałem, ale na jego ulepszenie wydałem 180 tysięcy, powyżej 180 tysięcy. Powyżej, tyle można powiedzieć. Nie liczyłem dokładnie, ile na niego wydałem. Ale wiem, że powyżej 180. Więc jedziemy. O, tutaj. Zmienię samochód. Okej. Okay. Jakie... O, mam dużo aut. Mogę wam od razu pokazać, jakie. O, tu są samochody dla Dawka i Krycha. One jeszcze są
Już było prezentacje stawione na kanale, ale one są jeszcze nie poupgrade'owane. Więc nie pojedziemy sobie nimi. Możemy pojechać Nissankiem, Pagani, Mitsubishi, Dodge'em naszym, Skyline'em, Astonem Martinem, Vulcanem i Koenigseggiem Regerą. McLarenem. No, weźmy sobie GTR-ka, bo on wygląda takie potężnego. Tutaj mamy niestety tylko 3 samochody do wyboru. No, weźmiemy sobie tego. A tu sobie weźmy... No, pojedźmy sobie BM-om teraz. Niech będzie. No to go. Jess? Hi? Co wy tu robicie? Miałam spotkać się z Jimmym, starym klientem. Ale Katrina chciała rewanż. Zadzwoniła do mnie laska z Ligi 73. Łapka. Navarro. No, widać, że Lina Navarro zwabiła nas w łapkę. Ale ten Nissan bziuczy strasznie. Taka osa. Czekali na nas prawda. Poradzimy sobie z nimi, pamiętajcie. Rozdzielamy i odciągamy. Tak jest. Jasne. Oj. Mak, co się dzieje? Ale nie wyjechałem. Jakby to winyl robiłem do tego nie sama, czyli te naklejki sam. Jakoś nie ma tu i zimno, ale lubię takie misie z tyłu na bagażniku. Ludzie, ten helikopter emituje coś, co trafiło masa. Trzymajcie się z daleko. Cholera! Nie, w porządku, przebiłam się przez blokadę policyjną. Jestem ciekawa jak. O nie, Skycamera! Możemy ci stara wyłączyć na bok. Pozdrawiam. Ło, leśniki! Jedziemy! No dobra. Go. Mac? Wóz stanął. Mac? Hej, Elno! Wynoszę się stąd. Mam u ciebie dwóch. A patrzcie, jakie rury on tu ma z boku. Kowalski. Nie tak to zrobiłem. Na przodzie. Do wszystkich jednostek. Jeden szkoń. Musicie zauważyć. Ten, kto był uważny, to mógł zobaczyć. A ten, kto nie był uważny, to mógł nie zobaczyć. Ojeju. Nie cierpi jeździć w terenie. W tym miejscu. To jest najgorsze. Znaczy, w terenie lubię bardzo jeździć, ale to jest najgorsze miejsce. Właśnie do jeżdżenia. W terenie. Dlatego częściowo nie cierpię tej miejscu, a częściowo jest mega. Zatrzymała mnie niewidzialna ściana? Przepraszam bardzo. Długo tak nie pociągnę. Pewnie wyłączy mnie zaraz. Bo... No patrzcie. Dawaj! Już prawie na miejscu! A jednak się udało. Gotowe! Jazz? O! Dzień dobry. Ruszcie się, chłopcy. I wrum. Pa, pa. No, więc jedziemy dalej. Lincoln 30, prowadzę pościg. Zbierzuj się na południe przez Lakeside. Do wszystkich jednostek. Jeden skończy. Że każdy samochód strzela takimi rurami. Żartujecie? Śmigłowiec wrócił! Tak, bo... Przynajmniej jest pomijany. Nie powtórz
Normalny śmigłowiec by się rozwalił od razu, nie? To tak, to jest gra, nie wiadomo. Tam? Jezu, zawał! Zamknęli też Lakeside. Spróbuję ich zgubić w załupach. Przynajmniej helikopter za tobą nie poleci. Nawet Schuller by na to nie stawił. O nie! O! Familia będzie patrzeć. Jeśli tego nie zrobisz, lepiej posłuchaj sobie... Lina mówi. Jezu, ten kościa szalon! Nie gadę. Poleciał za tobą za załupach. Ale nie wyceluje we mnie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Lina Navarro ten całą policję kontroluje i ona może w każdym momencie na każdego wezwać policję. Jadę pod Nicą, a wy gdzie jesteście? Familia to jest najgorsze zło na całym świecie. Spotykamy się na 620. Jest w budowie, na miejscu jest mnóstwo sprzętu. Rozpoznajmy piękną i zabezpieczną ucieczkę. Jak to jest? Co ten chłop zrobił? Chciał się ten popisać przed wami? Przed widzami? A mnie wybrał śmigłowiec. Jesteście gotowi na zabawę? Skyhammer, misja wykonana, pięknie, ładnie wszystko. No i w sumie to na tyle. Ja jeszcze będę musiał to zmontować i się to będzie wstawiać, więc trochę to zajmie. Jeszcze pokażę wam wszystkie autka, jak będziecie chcieli. Wypromuję sobie taką jedną osóbkę. Dwie osóbki takie w sumie. Pierwszy samochód, BMW M5, ucieczka, ucieczkowy. Kolejny to jest ten Dodge Challenger. O, tu jest samochód dla Krycha. Mogliście go już widzieć, jak oglądacie. Pyk, ładny, pięknie. Wbijajcie na YouTube'a Dawko i Krychu, to bardzo fajni są, milutcy. To jest BMW M3 E46. Dobra. Tu jest samochód Dawka. Proszę bardzo, Mercedes. AMG z modyfikowanymi błotnikami. Ogólnie on ma maskę inną. Zderzak też ma inny. Dawko i Krychu. Widzicie tam. Nom. Dawku ciągle. Okej. Będzie to tyle z tego autka. Jeszcze tu mam Volkswagena Beetle. Tu też jest jakiś? To skrywa Volkswagen Beetle. Mój pierwszy wrak i samochód z 300 HP. Mój pierwszy. O, bardzo fajne rurensy. To pięknie, ładne. Ja ogólnie teraz nim nie jeżdżę. Ale jest bardzo fajny. Okej. Więc tu mamy Challengera. T
też na ucieczkę jest tutaj. Sam zrobiłem winy do niego. Razer na boku. Okej, tu takie coś. Tu specjalnie jest napisane, że to ucieczki jest. Okej. Gestalt. Już będzie pokazywana tak na szybko. McLaren. Proszę bardzo. McLaren P1. Dokładnie, tak zwany. Okej, teraz Koenigsegg Regera. Ten, co mieliśmy z misji. Pyk. Pięknie. Samochód. On jest najszybszy w grze, a nie jest taki drogi, bo na przykład Aston Martin Vulcan kosztuje 1 030 000, a Pagani Huayra BC kosztuje 1 109 000. Ja ogólnie kupiłem te dwa samochody, jak tu możecie zauważyć. A on kosztuje, a Koenigsegg Regera kosztuje 882 czy tam 9 000. O, tutaj piękny Aston Martin Vulcan. Proszę bardzo. Tutaj mamy ten. Na TikToku możecie samochody głównych bohaterów. To jest samochód Tylera w pierwszym tym, w głównej misji, pierwszej jak zaczynaliśmy Need for Speeda. To był, takie autko było. Jak jeszcze lubili się z Liną Navarro, to było wtedy, o Jezu, nie wiem jak dawno. Jeszcze on myślał, że Lina Navarro to jest taka, o, fajna typiarka, tu ustawione wszystko i potem musieli walczyć. Tu mamy Dodge'a Chargera. Takiego, on jest chyba z 90 roku. Nie wiem, możecie mnie, ten jakiś spec samochodów, od Dodge'ów, może mnie poprawić w komentarzu. Ale ja myślę, że to jest 80, taki 90, 70 rok. Dodge Charger. Tu mamy Mitsubishi Lancer Evo 9, tak zwane. Z Tokyo Drifta. Ten, kto oglądał ten, Szybcy Wściekli Tokyo Drift, to będzie wiedział, jaki to samochód i czyj. Tu mamy Pagani Huayra BC. Jezus, strasznie przedłużam tymi samochodami. Proszę bardzo. O, i tu nasz Nissan GT-R Premium. Pyk. Tak wygląda. To, nie wiem dlaczego, ale na każdym samochodzie mam Toyotyresy. One są najfajniejsze moim zdaniem. Toyotyres. Mega. Okej, teraz na drift. Na drift mam mało samochodów. No, i tu macie to Lambo. Moje. Ja nie wiem, czy je teraz nie sprzedam. Mam pomysł. Napiszcie w komentarzach, czy sprzedać to Lambo. Czy je sprzedawać? Napiszcie w komentarzach, czy sprzedawać Lambo. To Lambo. Tu mamy Mazda RX-7 Spirit Air z Tokyo Drifta. Niedokładnie odwzorowane, bo w Tokyo Drifcie była Mazda RX-7. A to jest Mazda RX-7 Spirit Air. Więc tu chodzi o body głównie. Ona ma zmodyfikowane zderzaki tylnie, przednie, maskę, błotniki, jak tu możecie zauważyć. Ma powykrzywione koła, tak jak w drifcie, ma spoiler, ma to na dole, ma dyfuzor z tyłu, taki szeroki strasznie. No i ma wiewki na przedni zderzak. Okej, okay, tu Audi R10+. To jest z Castro Edge'a. Ten, kto grał, to może zobaczyć. Może wiedzieć, gdzie to jest. Jaki tak to Audi wygląda. Okej, okay, tu mamy kolejny wrak. Nissan Fair Lady 240, coś tam. I on jest na super konstrukcji. Jak 40ZG, to jest Nissan 350Z. Proszę bardzo, on ma zmodyfikowany zderzak, machę ma zmodyfikowaną, błotniki, on jest cały zmodyfikowany ogólnie.
Znaczy tył chyba nie ma. Nie, tył też mam zmodyfikowany. Te samochody moje wszystkie mają zmodyfikowane zderzaki. Oprócz Bagani Huraya jest to na Martina, bo nie mogą mieć modyfikowanych zderzaków. Tu mamy Lambo Huragan. Każdy uważa, że on jest najlepszy do driftu, więc nie wiem właściwie, czy mam sprzedawać ten mój Aventador. Mojego Aventadora, czy... O. Tu miałem też Forda Mustanga, którego sprzedałem. To był mój drugi drag, ten Ford Mustang. I tu jest jeden z najlepszych dragów, czyli Dodge Viper. Tak dobrze wiem. Tak. I tu teren, to już widzieliście. Też tu. I Bel Airem, którym jechaliśmy. I o tych rurach tutaj wam mówiłem. Tu obok koła. Czy widzicie? I to jest też samochód głównego bohatera. Chevrolet Bel Air z 1900 któregoś tam roku. 92. Tu mamy Forda Mustanga GT z roku 1000. Nie, z roku 2015 to jest chyba, tak? 2015, tak? Chyba coś w tym stylu. Ford Mustang GT z 2015 roku. Też Castrol Edge'owy z tych eventów. I tu mamy do Speedcrossa już. Nic nie mamy, bo nie mam wersji Speedcrossowej. I róbmy w ten sposób, że po prostu pożegnam się z wami fajnym wyskokiem. Weźmy jakiś najszybszy samochód mój, czyli w tym w moim przypadku Koenigsegga Regera. I pożegnamy się bardzo fajnym wyskokiem. Hop, hopką taką wielką. Halo? Czemu to nie idzie? A no tak, bo muszę włączyć silnik. Jedziemy. To ma tak potężną moc. Znaczy to nie jest ta hopka, to jest dopiero start. Żeby on zasuwał tak strasznie. On w ogóle jest elektryczny, jakbyście wiedzieli. Jakbyście chcieli wiedzieć, co to mnie rozśmiesza. O, więc to w sumie by było na tyle tego odcinka. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy chcecie więcej Need for Speed'a. No to ja się z wami żegnam. No i...